Dzień dobry kochani, witam was po raz kolejny na tym kanale. Dzisiaj opowiemy sobie sprawę, w której w miarę czytania, zamiast wyjaśniać, namnaża nam się tylko pytań. Żadna historia nie wydaje się być sensowna i możliwa do zrealizowania, a jednak coś przecież musiało się wydarzyć. Zapraszam Was dziś do wysłuchania historii zaginionej przed trzema dekadami Ewi Router. Evi Anna Rauter pochodziła z Lany, małej wioski położonej na południowym Tyrolu we Włoszech, gdzie przyszła na świat w 1971 roku jako córka Karoliny i Hermana Rauter i młodsza siostra Krystyny Rauter. W 1990 roku, w wieku zaledwie 19 lat, ukończyła szkołę zawodową w Merano i szybko znalazła pracę w firmie eksportowej w pobliskim Bolzano. Jej pierwszy dzień w pracy miał mieć miejsce 11 września. Miała więc przed sobą swoje ostatnie wakacje, przed ostatnim krokiem w dorosłość. Wybrała się więc wtedy z przyjaciółmi do Irlandii, a następnie do Florencji, gdzie odwiedzała swoją starszą, studiującą tam siostrę imieniem Christina. Dziewczyna dotarła na miejsce w piątek, 30 sierpnia 1990 roku. Siostry spędziły weekend zwiedzając miasto i wieczorami wybierając się na pizzę. Po przyjemnie spędzonym weekendzie siostra Evi musiała wrócić na uczelnię, w poniedziałek 3 września siostry zjadły jeszcze razem śniadanie, a około 9 rano Krystyna opuściła mieszkanie i udała się w kierunku swojej szkoły. I Ewi została w jej mieszkaniu wtedy sama. Po powrocie do domu Krystyna nie została w mieszkaniu swojej młodszej siostry, znalazła natomiast liście, który informował, że ta udała się do Sieny i wróci wieczorem. Ciena to takie niezbyt duże turystyczne miasteczko leżące względnie niedaleko od Florencji, bo ta odległość wynosi jakieś 80 km. Krystyna wcale się nie zdziwiła, że siostry nie ma w domu, bo doskonale zdawała sobie sprawę, że nadrzędnym celem Ewi było zwiedzanie okolicy. Wiedziała również, że jej siostra chciała odwiedzić właśnie to konkretne miejsce, czekała więc cierpliwie na jej powrót. Zaczęła się jednak martwić, gdy zapadł zmrok, a siostry nadal nie było w domu. Starała się to jednak jakoś usprawiedliwić, znaleźć jakieś wytłumaczenie. Mogła myśleć, że jej pragnąca zwiedzać Włochy siostra gdzieś się zasiedziała, coś zbyt mocno przykuło jej uwagę i może straciła rachubę czasu. Powodów opóźnienia mogło być przecież milion. Wiadomo, że Eby nie miała do dyspozycji samochodu, do Florencji przyjechała pociągiem, a wybierając się do Sieny, zabrała ze sobą kartę studencką na pociąg, więc pewnie to nim wyruszyła w trwającą około godzinę trasę. Pociąg mógł się przecież zepsuć, mieć opóźnienie, albo dziewczyna po prostu mogła się spóźnić na kurs, którym planowała wrócić do Florencji. Poważne obawy ogarnęły ją jednak następnego dnia rano, gdy Ewi nadal nie pojawiła się w jej mieszkaniu. Krystyna zadzwoniła po rodziców, którzy rzucili wszystko, co akurat robili w lanie, i udali się prosto do Florencji. Tam tego samego poranka rozpoczęli poszukiwania dziewczyny, na własną rękę, przeszukując okolice i wydzwaniając do znajomych Ewi. Działania nie przyniosły jednak żadnych rezultatów i jeszcze tego samego dnia zgłosili zaginięcie dziewiętnastolatki policji. Podczas rozmowy ze służbami przekazali oni funkcjonariuszom, że ich dziewiętnastoletnia córka i siostra miała 170 cm wzrostu i normalną budowę ciała, jasnobrązowe włosy, szaro-niebieskie oczy, jasną karnację, a ubrana była w jeansowe ogrodniczki, zieloną koszulkę i czarne sandały. Na jej ręku miał znajdować się zapięty zegarek firmy Casio. W torbie miała dokumenty, a zdaniem siostry w portfelu znajdowało się 60 tysięcy lirów. Poszukiwania dziewczyny rozpoczęto we Florencji i w Sienie, gdzie miała się znajdować, jednak nie udało się znaleźć żadnych istotnych śladów po Ewi. W obu miastach rozwieszono także plakaty z jej wizerunkiem i rysopisem. Aby zachować choć w miarę chronologię wydarzeń w tej sprawie, przeniesiemy się teraz do Hiszpanii, a ściślej mówiąc do miejscowości Portbou w Katalonii, w prowincji Girona, tuż przy francuskiej granicy, gdzie w 1986 roku mieszkało zaledwie 2021 mieszkańców. Można więc dojść do wniosku, że gdyby nie było to nadmorskie, turystyczne miasteczko, to każda nowa twarz budziłaby ciekawość i zostałaby w pewnym stopniu zapamiętana. 4 września 1990 roku jedna z mieszkanek tej mieściny wybrała się na spacer w okolicy tamtejszego cmentarza, gdzie około godziny 7.30 natknęła się na zwłoki młodej dziewczyny wiszące na drzewie około 40 cm nad ziemią. Wezwani przez kobietę policjanci odnotowali, że donatka, której wiek oszacowano na jakieś 25 lat, nie miała przy sobie żadnych dokumentów ani pieniędzy. Pobrano więc odciski palców i zrobiono zdjęcia. A ponieważ w tamtym czasie badania DNA nie były jeszcze praktykowane na terenie Hiszpanii, to czynności policji na tym poprzestały. Kobieta została nazwana przez funkcjonariuszy Panną Młodą, przez jej nieskazitelny wygląd i kocyk, czy jakąś chustę, którą miała powieszoną na głowie. W okolicy znalezienia ciała biwakowało akurat sześciu Austriaków, którzy zostali przesłuchani i zaprzeczyli, jakoby brali udział albo mieli jakiekolwiek informacje na temat zmarłej kobiety. Śledczy nie mieli żadnych śladów ani dowodów, które mogłyby świadczyć przeciwko mężczyznom, więc zostali oni szybko puszczeni wolno. Znalazłam również informację, że kobieta miała być widziana wieczorem z dwoma mężczyznami, ale później ten trop wykluczono. Śledztwo od początku było badane pod względem samobójstwa, jednak wykonujący sekcję zwłok patolog miał pewne zastrzeżenia co do tej hipotezy. Do zabójstwa nie pasowało parę kwestii. Pętla, na której znaleziono dziewczynę, została wykonana przez profesjonalistę. Zawiązana była na węzeł marynarski. Nikt przypadkowy, kto nigdy nie miał do czynienia związaniem takiego węzła, nie zrobiłby tego w taki sposób. Musiał więc zrobić to ktoś z doświadczeniem w tej kwestii. Na podeszwach butów zmarłej ani na jej stopach nie było ziemi z sosnowego lasu, w którym ją znaleziono, a logicznym jest, że jakoś musiała trafić w to miejsce i wejść na drzewo. Jej twarz zwrócona była w kierunku pnia, a nie na zewnątrz, co także wydawało się dziwne dla patologa. Co więcej, lina, na której rzekomo powiesiła się kobieta, była bardzo krótka. Liczyła zaledwie 40 cm, co utrudniało jej otwarcie, aby włożyć głowę w pętle, następnie przywiązać do drzewa. Na podstawie ogrodniczek, które miała na sobie ofiara, ustalono, że raczej jest ona cudzoziemką, gdyż ubrania tego nie sprzedawano na terenie tego kraju. Władze nie mogły jednak znaleźć sensownego wytłumaczenia, dla którego kobieta miałaby przyjechać do innego kraju tylko po to, aby zakończyć swoje życie. Śledztwo w tej sprawie trwało i wierzono, że szybko się ono zakończy. Kobieta była zadbana, co, zdaniem funkcjonariuszy, wskazywało na to, że ktoś, rodzina czy chłopak będą jej szukać. Tak się jednak nie stało, a w końcu ciało panny młodej pochowano w anonimowym grobie, zaś po kilku miesiącach. Policja z Costa Brawa oficjalnie zamknęła sprawę, pomimo wątpliwości patologa, i uznano, że dziewczyna popełniła samobójstwo. Brakowało bowiem jakichkolwiek dowodów, które potwierdziłyby inną wersję zdarzeń. Dotarłam do wypowiedzi jednej z osoby, która najprawdopodobniej brała udział w śledztwie. Słowa tej osoby brzmią tak. Mieliśmy nadzieję, że ktoś zabierze ciało, ale czas mijał i nikt nie przyszedł. Byliśmy zdziwieni. Taka młoda dziewczyna Zabalsamowaliśmy ją i spędziła miesiące w kostnicy W międzyczasie we Włoszech trwały intensywne poszukiwania Ewi Każdy trop prowadził jednak w ślepą uliczkę W maju 2011 roku, po 21 latach poszukiwań Rodzice dziewczyny, wyczerpani poszukiwaniami córki Złożyli w sądzie w Bolzano wniosek o oficjalne uznanie jej za zmarłą Sędzia przychylił się do wniosku w kwietniu 2022 roku hiszpański dziennikarz Carlo Porta postanowił przyjrzeć się historii dziewczyny z jak nazwano sprawę znalezionej na Sośnie Kobiety. Stworzył on krótki reportaż o kobiecie i wyemitował go w swoim programie Crimes. Przeglądając akta sprawy pochodzące z lat 90., Porta natknął się na wzmiankę o biwakujących nieopodal miejsca znalezienia ciała Austriakach. Informacja ta skłoniła go do wysłania materiału do Austrii. By został wyemitowany także przez tamtejszą telewizję. Zresztą mężczyzna ufał, że kobieta sama mogła być Austriaczką. Jeżeli któryś z mężczyzn miał jakieś informacje, to po latach mógł zmienić zdanie i chcieć wyjawić je policji, albo mógł przypomnieć sobie jakieś szczegóły. Czy w ciągu lat powiedzieć o nich komuś ze swoich bliskich czy przyjaciół w Austrii. Gdyby jednak któryś z mężczyzn miał w bezpośredni sposób coś wspólnego ze śmiercią kobiety, także mógł komuś się wygadać, chwalić, wspomnieć coś o całej tej sprawie, a jeżeli sama kobieta pochodziła z Austrii, to historia mogłaby dotrzeć do jej rodziny czy znajomych, którzy mogliby rozpoznać ją na fotografiach i tym samym pomóc w identyfikacji. Porta wierzył, że niezależnie od tego, czy Biwakowicze mieli coś wspólnego ze sprawą kobiety, Wyemitowanie materiałów w austriackiej telewizji może przynieść długo oczekiwane odpowiedzi, i jak się okazało, miał rację. 25 kwietnia tego roku materiał został wyemitowany w niemieckojęzycznej wersji w austriackiej telewizji. Jedna z mieszkanek Bolzano, miasta, gdzie Ewi miała zacząć pracę, przebywała na krótkich wakacjach w Wiedniu, gdy w telewizji rozpoznała zdjęcie zaginionej 32 lata wcześniej dziewczyny. Rodzinna miejscowość Ewi, Lana, jak i Bolzano, leżą zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy z Austrią. Język niemiecki jest tam językiem ojczystym dla ponad 90% mieszkańców, a włoski zaledwie dla 8%. Więc kobieta doskonale rozumiała, o czym mówi się w telewizji w kraju, w którym przebywała. Kobieta powiedziała, że twarz dziewczyny zapamiętała z kampanii, którą prowadzono, gdy Ewi zniknęła, ale nie znała rodziny Rauter. Szybko skontaktowała się z redakcją austriackiej telewizji, która z kolei powiadomiła o zgłoszeniu rodziny zaginionej. Siostra dziewczyny wspomina, że gdy poprosiła o zdjęcie znalezionej 32 lata wcześniej kobiety, już wszystko zrozumiała. Wtedy zaczęła delikatną rozmowę z rodzicami. Musiała im wytłumaczyć, że ich druga córka najprawdopodobniej nie żyje od ponad trzech dekad, a ich starania w odnalezieniu jej przez wszystkie te lata. Nie miały tak naprawdę żadnego celu. Kiedy rodzice skontaktowali się z hiszpańską policją, okazało się, że choć dziewczyna została znaleziona bez dokumentów i pieniędzy, to ubrana była w zielone ogrodniczki, czarne sandały i zegarek kasio, dokładnie tak samo jak ich zaginiona dzień przed odnalezieniem ciała córka. Na podstawie zrobionych przez funkcjonariuszy zdjęć i rzeczy osobistych rodzina zidentyfikowała kobietę. Pochowana w anonimowej, a później zbiorowej mogile. Panna młoda po 32 latach odzyskała tożsamość. Nazywała się Evi Routers i została znaleziona niecałe 24 godziny od zaginięcia, tysiąc kilometrów od miejsca, w którym ostatni raz była widziana za życia. Włoska policja już 32 lata wcześniej miała informacje na temat zaginionej Ewi i wszystkich rzeczach, jakie miała przy sobie, a także tego, jak była ubrana i jak wyglądała. Dokładnie takie same informacje odnotowała przecież hiszpańska policja. Po odnalezieniu dziewczyny w Portbowl. Co więcej, obie jednostki twierdzą, że sprawy te były zgłoszone do Interpolu. Zabrakło tylko i wyłącznie międzynarodowej komunikacji i przeszukania międzynarodowej bazy. Zagraniczne media określają ten przypadek mianem zimnej sprawy, czyli takiej sprawy, która przedawniła się i nie została osądzona. Jest tak, ponieważ w Hiszpanii sprawy o morderstwo przedawniają się po 30 latach. A w tym przypadku minęły już 32 lata, i nawet nowa informacja, jaką jest identyfikacja dziewczyny, nie może już przywrócić tego śledztwa w stan czynny. Jedyną opcją jest teraz wszczęcie postępowania na terenie Włoch, ale nie wiadomo jeszcze, czy rodzina zdecyduje się na taki ruch. Na ten moment Ewi nie została jeszcze oficjalnie zidentyfikowana jako kobieta portbą, ale rodzina jakiś śledczy są pewni, że to właśnie ona. Według Krystyny ważny w tej sprawie jest biustonosz, który miała na sobie znaleziona dziewczyna, a której jej matka Karolina miała kupić córce w sklepie lana. Cała zasługa w zidentyfikowaniu dziewczyny leży po stronie Carlo Porty, który nagłośnił tę sprawę w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, bo gdyby nie on, możliwe, że rodzina nigdy nie dostałaby odpowiedzi. Krystyna twierdzi, że jej siostra była szczęśliwa i nie miała powodów do popełniania takich kroków, Choć wiadomo, że obojętnie jak dobrze zna się daną osobę, nigdy nie jesteśmy w stanie wejść do jej głowy i odpowiedzieć sobie ze stuprocentową pewnością, co myśli, czuje i jakie kroki planuje w swoim dalszym życiu. Krystyna przekonuje także, że jak to nazwała, już po obejrzeniu zdjęcia tego, jak ją znaleźli, zdajesz sobie sprawę, że jest to coś dziwnego. Nie jesteśmy detektywami, ale wygląda na to, że Evi musiała latać, aby zawisnąć na drzewie. Ja sama muszę przyznać, że chyba zgadzam się z Krystiną, bo to zdjęcie naprawdę jest niepokojące i patrząc na nie, zdaje się, że jest to fizycznie niemożliwe, żeby dziewczyna zrobiła to sama. Link do tych wszystkich zdjęć dałem oczywiście w opisie, bo dla niektórych mogą one być zbyt drastyczne, żeby je tutaj pokazywać. Na pewno będą zbyt drastyczne dla YouTube'a, dlatego po prostu dla zainteresowanych link znajduje się w opisie. Rodzice dziewczyny przyznali, że odnieśli ulgę, gdy dowiedzieli się o śmierci córki, ponieważ nareszcie wiedzą, co się z nią stało, a przez ostatnie 32 lata czuli się, jakby pochłonęła ją ziemia. Krystyna udała się do Katalonii, złożyła oświadczenie przed Gwardią Cywilną i odwiedziła obszar, gdzie znaleziono jej siostrę. Jest wdzięczna dziennikarzom i ludziom, którym zależało na odkryciu, kim była ta tajemnicza dziewczyna z Sosny. Jej rodzice natomiast nie planują wizyty w tym miejscu. Herman, ojciec Ewi i Krystyny, widział swoją młodszą córkę po raz ostatni, gdy odprowadza ją na pociąg do Florencji. Od lat nie wierzył, że córka odnajdzie się żywa, a w niedawnym wywiadzie powiedział jednak Moja żona miała nadzieję, że kiedyś zadzwonią do niej, otworzymy drzwi i to będzie ona. Sprawa jest pełna nieścisłości, choć oficjalnie jest zamknięta. I przynajmniej na terenie Hiszpanii nie zostanie już ona otwarta. Myślę jednak, że warto jest przyjrzeć się teoriom, jakie ma rodzina, organy ścigania, a także po prostu ludzie zainteresowani tą sprawą. Ostrzegam jednak, że w tym przypadku teorii jest po prostu nieskończona ilość, i tak naprawdę każda z nich wydaje się być nieprawdopodobna. Zacznijmy więc od początku. Na jej butach, ani stopach nie było śladów żwiru, ani ziemi, choć musiała przecież jakoś dostać się na miejsce, w którym ją znaleziono, a potem wejść na drzewo. Na jej ramionach także nie znaleziono żadnych ren ani śladów, które po tej, nazwijmy to, wspinaczce prawdopodobnie by się przecież pojawiły. Zresztą, nawet jeżeli ktoś robi coś takiego dobrowolnie, to zazwyczaj nie odbywa się to bez walki ze sznurem. No, taki jest już nasz odruch bezwarunkowy. W jej przypadku nie było żadnych wskazujących na taką walkę o tarć czy ran. Nie wydaje się możliwe, żeby dziewczyna dostała się tam bez jakichkolwiek śladów na ciele czy ubraniach. Jeżeli jednak ktoś ją tam powiesił lub zrobił jej krzywdę w jakikolwiek inny sposób, a potem, aby zatuszować ślady i upozorować samobójstwo, powiesił ją na drzewie, to na to także nie ma żadnych dowodów. Jej ciało było przecież czyste i, tak jak już mówiłam, pozbawione jakichkolwiek obrażeń. Jeżeli jednak mamy do czynienia z jakimś geniuszem zbrodni, to jaki byłby jego cel? Nie wiadomo nic o tym, by kobieta została wykorzystana na jej ciele. Raz jeszcze, powtarzam, nie było żadnych obrażeń ani śladów walki. Nie miała przy sobie pieniędzy ani dokumentów. Zostały zabrane przez oprawcę, czy sama się ich pozbyła, aby nie zostać zidentyfikowana? Skąd ona w ogóle się tam wzięła? Może warto od tego zacząć od pytania, jak tam dotarła. Moim zdaniem to tak naprawdę są kluczowe pytania, no bo dziewczyna po 23 godzinach od zaginięcia znajduje się 1000 km od ostatniego miejsca, w którym była widziana żywa. Zdaniem rodziny mogła pojechać pociągiem, gdyż znaleźli oni połączenie ekspresowe z Rzymu do Portbou. Pociąg ruszał o 13, a na miejsce dojeżdżał o 5.45 rano następnego dnia, więc podróż z Rzymu zajmowała około 17 godzin, natomiast przeprawa z Florencji do Rzymu to około 300 km, Czyli jakieś kolejne 3 godziny drogi samochodem. Krystyna wyszła z domu około 9, więc teoretycznie Ewi miała jakieś 4 godziny, żeby zdążyć dotrzeć do Rzymu i wsiąść do pociągu, który jechał do Portbou Znaleziono ją o godzinie 7.30, więc miałaby jakieś, no około półtorej godziny do dwóch, aby zrealizować swój cel. I brzmi to tak nieprawdopodobnie. Ojciec dziewczyny wspomniał, że jego córka nigdy nie mówiła o tym, że chciałaby odwiedzić akurat tę część świata. Nigdy jakoś szczególnie nie interesowała jej Hiszpania, ale tak jak już mówiłam, nigdy nie możemy być w 100% pewni tego, co w głowie ma nawet najbliższa nam osoba, co planuje. I wydaje mi się, że jeżeli Ewi naprawdę planowała samobójstwo, no to. To mogła być po prostu taka podjęta impulsywna decyzja. Nie wiem, pojechała gdzieś, podjechał akurat taki pociąg, akurat taki pociąg zauważyła i pomyślała, że wejście do niego to będzie doskonały pomysł. No i choć to wszystko wydaje się naprawdę nie mieć żadnego sensu, to jeżeli Evi naprawdę pojechała tam dobrowolnie, no to może dla niej miało to jakiś sens. No tak jak już mówiłam, nie jesteśmy w stanie wejść do jej głowy. Ani tak naprawdę do głowy żadnej osoby, która dokonuje się takich czy innych kroków. Mogła jednak wsiąść do czyjegoś samochodu i dostać się do miasteczka autostopem. Jeżeli tak było, to raczej musiało to nastąpić dobrowolnie, poprzez brak obrażeń i możliwe w tamtym czasie kontrole graniczne. Wtedy najpewniej miałaby jeszcze więcej czasu na realizację swojego celu, rzekomego celu, choć możliwe jest także, że to właśnie podczas tej podróży doszło do czegoś, Droga, którą musiała przebyć dziewczyna, prowadzi tak naprawdę przez trzy kraje i przez większość trasy obejmuje Wybrzeże Morza Śródziemnego. Może dziewczynie było tak naprawdę wszystko jedno, gdzie jedzie, a po drodze stało się coś, co sprawiło, że akurat w Portbou ktoś, z kim jechała, zboczył kawałek z trasy i zostawił ją w lesie, ale czy zadałby sobie jednak tyle trudu, by upozorować samobójstwo i to jeszcze w taki sposób? To jest raczej wątpliwe, ale tutaj Każda teoria jest wątpliwa. Dziewczyna mogła również wsiąść do pociągu czy czyjegoś samochodu, pozbyć się dokumentów i po prostu chcieć y, uciec. Pieniądze mogła wydać na zapłatę na transport. Zresztą obecnie 60 tysięcy lirów włoskich to jest mniej niż 150 zł. Nie wiem, jaki kurs był w 1990 roku, ani ile kosztowałby przejazd pociągiem przez trzy kraje. No podejrzewam, że może troszkę więcej, ale zawsze mogła jechać na gapę. Zresztą miała ten, tą zniżkę studencką. A jeżeli jechała autostopem, no to ktoś mógł się zgodzić na ten przejazd za 150 y, zł. Na miejscu znów sama podjęła tak drastyczną decyzję? Lub spotkała kogoś nieodpowiedniego? warto pamiętać, że miasteczko liczyło około 2000 mieszkańców więc jeżeli ktokolwiek z tamtejszych cokolwiek wiedział mógł się po prostu bać o tym mówić zmowy milczenia w takich małych społecznościach zdarzają się przecież nad wyraz często może bali się kogoś z miejscowych kto umiał wiązać marynarski węzeł przy okazji i to by tłumaczyło, że nikt nic nie widział i nie wiedział, a ciało zostało rzucone do zbiorowego grobu może właśnie po to, by na światło dzienne nie wyszły fakty, które można by było odkryć po czasie, chociażby wraz z rozwojem technik kryminalistycznych. Zresztą detektywi śledczy tak łatwo zaklasyfikowali sprawę jako samobójstwo, w ogóle nie biorąc pod uwagę zdania patologa, który wręcz krzyczał, że to nie mogło być samobójstwo. Zresztą same te zdjęcia krzyczą podobny komunikat. Jeżeli przyjąć, że Evi padła ofiarą jakiegoś, tak jak już mówiłam, perfekcyjnego geniusza zbrodni, który nie zostawił po sobie ani cienia dowodu, to chciałabym poznać wyniki badań toksykologicznych, o ile takie w ogóle zostały przeprowadzone, bo działanie jakichś środków wydaje mi się tutaj najsensowniejsze. Dziewczyna jakimś sposobem znajduje się w portbou, zostaje czymś odurzona albo sama coś bierze, i możliwe, że kończy się to dla niej tragicznie, więc ktoś pozoruje jej samobójstwo, by nie ściągnąć na siebie podejrzeń. Brzmi naciąganie, ale chyba najbardziej sensownie. Z drugiej strony, jeżeli sama pozbawiła się życia, to najbardziej przemawia do mnie teoria, że wyrzuciła swoje dokumenty, aby nie zostać zidentyfikowaną, dotarła jakoś akurat do tego miasteczka, pozbawiła się tam życia. Może specjalnie chciała zrobić to daleko, bo wierzyła, że nie zostanie zidentyfikowana i łączona ze sprawą oddaloną przecież o tyle kilometrów, tym samym nie raniąc w taki sposób swojej rodziny. Może właśnie po to pojechała uprzednio do swojej siostry? Może chciała się po prostu pożegnać? Szczerze mówiąc, sama nie wiem, jaka teoria jest mi najbliższa. Morderstwo wydaje się absurdalne, ale kiedy patrzę na zdjęcia zrobione na miejscu znalezienia Ewi, nie jestem w stanie uwierzyć, że ona byłaby w stanie fizycznie sama to zrobić. Link do tych zdjęć, jak już mówiłam, zostawiam w opisie. No, prawdy na jej temat już się najprawdopodobniej nigdy nie dowiemy. Szereg zaniedbań, których dopuszczono się 32 lata temu Jest już tak naprawdę nie do odwrócenia Tego nie da się naprawić Przecież nawet wtedy, nie mając przypuszczeń, kim może być dziewczyna Można było przeszukać okolice, popytać okolicznych mieszkańców Zadzwonić na przejścia graniczne No bo przecież policja miała jakieś e, ślady Miała przypuszczenia, że dziewczyna pochodzi z zagranicy Bo przecież jej ubrania nie były dostępne w Hiszpanii więc można było zadzwonić chociaż do tych najbliższych przejść granicznych, czy ktoś taki niecałą dobę wcześniej nie przekraczał tego, tego przejścia. Przecież to dziewczyna została znaleziona bardzo krótko po swojej śmierci, więc bardzo możliwe, że ktoś jeszcze ją, jeszcze ją pamiętał. Nie wiem, jak wyglądała wtedy stacja kolejowa w Port Bowl ale na pewno można było przesłuchać, zapytać o dziewczynę też i pracowników, bo. No można było przypuszczać, że jeżeli dziewczyna nie jest stamtąd, no to mogła dostać się tam pociągiem Przede wszystkim można było złożyć jej ciało w zwykłym grobie NN, a nie w masowej mogile Bo skoro dziewczyna nie była zidentyfikowana, no to zawsze mogło istnieć przypuszczenie, że w przyszłości tak się stanie A obecnie nie mamy możliwości pobrania DNA, no bo tak naprawdę nie wiadomo, które z kości należą do Ewi I w pierwszej kolejności należało nawiązać współpracę międzynarodową a skoro obie sprawy, w których zaginiona i donatka wyglądały dokładnie tak samo, zdarzenia dzieliły 23 godziny miały przecież podobno znajdować się w bazie Interpolu, no to podejrzewam, że gdyby tylko ktoś się pofatygował, żeby sprawdzić tę bazę, no to na pewno natknięto by się na, na sprawę Ewi i sprawa zostałaby wyjaśniona szybciej niż po 32 latach. Ale w tym momencie warto też pamiętać o tym, że sprawa ta nie została rozwiązana to znaczy, Ewi nie została zidentyfikowana ze sprawą policji ani włoskiej, ani hiszpańskiej a za sprawą dziennikarza i kobiety, która widziała kiedyś twarz Ewi na plakatach. I akurat przez czysty przypadek wybrała się na wakacje do Austrii, kiedy dokument porty był transmitowany w austriackiej telewizji. Jakakolwiek nie byłaby prawda w tej sprawie, to prawdą jest na pewno to, że przez niekompetencję policji i nieposłuchanie patologa badającego tę sprawę po raz kolejny, rodzina ofiary musiała czekać w tym przypadku aż 32 lata na to, aby dowiedzieć się, że ich córka nie żyje. Choć została odnaleziona następnego dnia po zaginięciu. Dajcie znać, co Waszym zdaniem mogło się stać, bo jak już powiedziałam, ja nie mam zielonego pojęcia. Każda teoria wydaje się być naciągana i jakby robiona na siłę, a coś przecież musiało się stać. Ewi jakoś musiała znaleźć się w portbą, no i jakimś sposobem musiała znaleźć się na drzewie. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie, jakie dla Was dzisiaj przygotowałam. Jak już mówiłam, dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze teorie, jakie teorie Wy przypuszczacie w tej sprawie. Ja mam ich dużo więcej, ale ten film mógłby trwać 10 godzin, gdybym zaczęła wymieniać tutaj wszystkie, wszystkie teorie, jakie przychodzą mi do głowy. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia. Cześć.